Cześć, z tej strony Piorun. Przeczytam wam to, bo ja to znalazłem u siebie w sekcji Discover. Artykuł napisał pan Damian Jaroszewski. Znaleźli niemiecki hełm na Marsie. No oczywiście durne reklamy. Aż trudno uwierzyć, że niektórzy uwierzyli w to zdjęcie, które aktualnie krąży po internecie. Naziści nigdy nie byli na Marsie, ale wbrew pozorom podstawy do tej teorii naukową mają naukowe wyjaśnienia. Niestety żyjemy w erze fake newsów. Nasze media społecznościowe zalewane są fałszywymi informacjami, na które łatwo się napaść. Zdarzyło się to niemal każdemu, nawet nam. Są jednak historie, które trudno zrozumieć, jak ktoś mógł w nie uwierzyć, jednak jedną z nich jest krążący po sieci. No nie, naziści nie byli na Marsie. Między innymi po Facebooku krąży aktualne zdjęcie, na którym możemy zobaczyć niemiecki hełm z czasów II wojny światowej. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że znajduje się on na powierzchni Marsa. Ma to być dowód na to, jak zaawansowaną technologią dysponowali naziści, która pozwoliła im polecieć na czerwoną planetę. Ja tu nie widzę podobieństwa. Zobaczcie, jak wygląda niemiecki hełm i zobaczcie, jak wygląda to rzekomo na zdjęciu. No to jakoś nie widzę porównania. A ja widzę, że te zdjęcia były przerabiane, bo jakieś dziwne artefakty są wokół tego obiektu, rzekomego hełmu. Jest to tak oczywisty fake news, że nie rozumiem, jak ktoś mógł w niego uwierzyć. Jeszcze żaden człowiek nie był na Marsie. Na razie udało się nam wysłać tam jedynie kilka maszyn, w tym łazika Curiosity, który znajduje się tam od 2014 roku i do tej pory nie znalazł żadnego nazistowskiego hełmu ani innego dowodu na to, że na czerwonej planecie ktoś wcześniej był. Oczywiście zdarzają się skały, wyżłobienia, które mają znajomy kształt, na przykład niedźwiedzia na Marsie, jednak tego typu zjawisko określamy mianem pareldoli, która polega na widzeniu kształtów tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. I dziękujemy za cały artykuł.